Wielkanocnej. Witamy Państwa na trzecim Gminnym Konkursie Tradycji Wielkanocnej w Klubie Kultury Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach. Przyszedł i stał symbol hańby, cierpienia i mąk, lecz ja kocham ten krzyż, gdzie mój Zbawca i Mistrz z tym oprawcą się oddał do rąk. O jak cenię prastary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. W krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Gdzie Bóg wysiada całego, dokonał życia swojego. Gdzie Bóg wysiada całego, dokonał życia swojego. Organizatorom za tą wspaniałą, doniosłą uroczystość, bo Szanowni Państwo, to co w tej chwili się tutaj dzieje, to jest uczta nie tylko dla duszy, ale i dla ciała, jak z boku widzimy. Pięknie, że Gminny Ośrodek Kultury pielęgnuje tą tradycję, ten folklor, że tutaj pod kierownictwem pani dyrektor Agnieszki tak prężnie to funkcjonuje, że instruktorzy przepięknie włączyli do tego dzieci, ale też dziękuję mamom, babciom za to, że przekazujecie tą tradycję, nasze wartości, a zespołom ludowym również dziękuję za to, że ten piękny występ, który przed chwilą słyszeliśmy wszyscy, wyrażał w swoim tekście i muzyce ogromny hołd dla krzyża, dla naszej wiary, i aż się ciśnie na usta powtórzyć za naszym wieszczem narodowym: tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak jest Polakiem. Muszę powiedzieć, że ja dawno tylu tak zdolnych i pracowitych rąk nie ściskałam co dzisiaj. Gratuluję wszystkim, zarówno zwycięzcom, jak i tym, którzy brali udział w konkursie. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj w Perkowicach, jak nigdzie indziej, na terenie gminy Biała Podlaska, nie czuć aż tak atmosfery zbliżających się świąt, Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszych świąt. Byłam i jestem pod ogromnym wrażeniem tego koncertu pieśni wielkopostnych, które przyszywają rzeczywiście do głębi serca. Jestem i byłam pod wrażeniem tych wszystkich prac, które mogliśmy podziwiać. Prac tradycyjnych, tak? Bo bez tradycji nie mamy korzeni, nie mamy fundamentów. Także cieszę się bardzo, że te tradycje są kultywowane, są podtrzymywane. One samoistnie w wielu domach z pokolenia na pokolenie przechodzą, ale tak jak kolega wspomniał, niebagatelną rolę odgrywa też w tym Gminny Ośrodek Kultury, za co ja również bardzo serdecznie dziękuję, bo panie instruktorki potrafią zaszczepić chęć wykonywania takich prac, potrafią pokazać, jak to się robi, potrafią docenić i potrafią razem się cieszyć z wami. Także to, myślę, jest bardzo cenne.